Dzień dobry, ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarską. Miło mi powitać wszystkich fanów mojego malarstwa i zaprosić na nowy film. Dziś na moich sztalugach pejzaż z rzeką oraz masywem górskim w oddali. Ale dzisiaj maluję inaczej niż zwykle. I tym razem bazą mojego pejzażu jest podkład z kolorowych farb akrylowych. Jak tutaj widać, całe płótno podzieliłam na dwie zasadnicze części. Pierwszą pokryłam farbą zieloną, drugą karminową. Dodatkowo pośredniejsze obszary oznaczyłam liniami farby żółtej oraz niebieskiej. Farby akrylowe w malarstwie olejnym doskonale nadają się jako baza, bowiem świetnie trzymają się płótna. Następnie, kiedy podkład był już suchy, tu muszę zaznaczyć, że farby akrylowe znane są z tego, że szybko schną, ale w zależności od ich rozwodnienia, od użytego materiału, na którym malujemy oraz od temperatury i wilgotności powietrza wypełniającego otoczenie, w którym malujemy, farby akrylowe też wymagają chwili czasu. W tym przypadku, ponieważ przyjemna pogoda ostatnich dni lata umożliwiła mi rozstawienie sztalug na dworze, mogłam już następnego dnia przystąpić do dalszego malowania. Rozpoczęłam malowanie farbami olejnymi. Tu, na obszarze przeznaczonym na niebo, nałożyłam farbę białą podstawową. Podczas nakładania farby niebieskiej, błękitu kobaltowego, na pierwotnie zielony obszar w górnej części obrazu, zaczęły wyłaniać się tam elementy tła tego pejzażu. Najpierw zadbałam o wygląd nieba. Tu użyłam ultramarynę oraz farbę białą podstawową. Oczywiście malując, starałam się zachować wszelkie reguły pejzażu, jakie w malarstwie realistycznym obowiązują, wraz z regułami perspektywy. Zarysy masywu górskiego ukazały się w momencie, kiedy zajmowałam się zielonością wyspy. Odbicie wyspy w wodzie zaczynam malować już w tym momencie. Oto paleta farb użytych w tym momencie malowania. Pędzle o włosie umocowanym w formie wachlarza dobrze służą i w tym wypadku. Proszę zwrócić uwagę na możliwości, jakie uzyskuje się, mieszając ze sobą w odpowiednich proporcjach praktycznie jedynie trzy podstawowe kolory. Proszę, oto całość na aktualnym etapie malowania. Tu po prawej stronie rosnąć będzie stare drzewo, a po lewej stronie inne. Roślinność z lewej strony, jak też masyw górski, są częściowo rozjaśnione promieniami słońca. Teraz pojawia się roślinność brzegu rzeki, położonego bliżej mnie. Tutaj mamy masyw górski w całej swojej okazałości. Również drzewa po obu stronach pejzażu przyjmują swoją formę. O roślinności u podnóża drzew nie można zapomnieć. Tu, jak widać, użyłam farbę żółtą podstawową oraz pędzel wachlarz. Tak wygląda rezultat mojego malowania. A teraz przechodzę do malowania pnia drzewa. Ten pędzel to czwórka, a farba żółta podstawowa. Z prawej strony ekranu widzicie Państwo zdjęcie efektów, jakie uzyskałam podczas mieszania wybranych farb. I przyszedł czas na roślinność rosnącą na brzegu bliżej mnie. Pędzle, które używam, to w zależności od potrzeby albo wachlarz dwójka, albo spiczasta czwórka. W tym momencie decyduję się na niewielką zmianę w kompozycji mojego pejzażu. Przedłużam masyw górski i ustanawiam go głównym elementem mojego pejzażu. Jeszcze wzbogacam świat roślinny mojego pejzażu, uzupełniając go o mój podpis i proszę, moje dzieło jest ukończone. Pejzaż w miesiąc po premierze tego filmu wystawiam do sprzedaży, ale już teraz można go sobie zarezerwować pod adresem countesspointpainting@gmail.com. Kupiec, który już teraz zarezerwuje sobie kupno tego pejzażu, otrzyma 20% rabatu na jego wartość. Ja już się żegnam, dziękuję za oglądanie, serdecznie zapraszam na następny film, co to będzie, jeszcze nie wiem. Do zobaczenia, pa!